Witam Was, moi kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj obiecałam Wam, że pokażę kosmetyki, które ostatnio pojawiły się nowości w mojej toaletce. Najpierw taki koszyczek, słuchajcie, który kupiłam sobie w Pepco. Koszyczek taki z filcu. Bardzo fajny, w promocji był za 14,50 i kupiłam go właśnie do tego, żeby przynosić do Was te produkty, bo gdzieś tam mi się zawsze po tym biurku porozwalają i będę tak wyciągała i pokazywała. Czyli przechodzimy, powiem Wam, co dostałam do przetestowania, a co kupiłam sama, ale dostałam nie od firm, broń Boże, żebyście tutaj tego źle nie odebrały. Nie od firm, tylko dostałam od osób prywatnych, od moich koleżanki i jedno i od córki część. I przechodzimy do rzeczy, a część sobie kupiłam sama. Pierwszym produktem, który tak po kolei biorę, to jest tonik z ziai. Ja Wam pokazywałam toniki, u mnie dużo w mojej toalecie jest dużo toników, dużo ich używam. I ten ogórkowy szczególnie lubię, bo jest do cery mieszanej, tłustej, normalnej. Domywam nim buzię wieczorem, rano też przecieram, także bardzo, bardzo fajnie u mnie się sprawdza. Polecam Wam ogóreczki. Ogórek jest generalnie takim produktem, który rozjaśnia. Często on pod oczy się kładzie, plasterki ogórka, także ogórkowy tonik jak najbardziej polecam. Kolejnym produktem, o, to też sama sobie zakupiłam, to jest ten szampon, taki też tu słynny szampon na YouTubie. Szampon suchy, tak, Batiste. I akurat w Rossmanie była taka promocja, nie wiem, jakiś czas temu, ja kupiłam dwa. Jeden już używam. I dwa za jeden, więc kupiłam taki, u mnie jest taki fioletowy, ładny zapach, zwiększający objętość, wzięłam dwa ostatnie, więc taka była promocja i chciałam go dla Was przetestować. Jeszcze będę mówiła Wam o tym produkcie, na pewno na razie tylko pokazuję, więc jest w mojej toaletce suchy szampon. Wow! Kolejny produkt, który też zakupiłam sama, to są liście zielonej oliwki, oliwkowy peeling drobnoziarnisty z ziai do twarzy, ciała i dłoni. Dużo słyszałam dobrego też na temat tego peelingu, tego akurat nie mam. Ja mam peeling też z ziai, ale taki do cery bardziej tłustej, mieszanej. Ale powiem Wam szczerze, że potrzebowałam takiego delikatnego peelingu dla każdego rodzaju cery, bo on się chyba dla wszystkich nadaje, taki właśnie do dłoni, też do ciała. I powiem Wam szczerze, że delikatnie go wypróbowałam, całkiem fajny. Myślę, że sprawdzi się u mnie na 100%. Ja lubię zresztą, wiecie, lubię peelingi enzymatyczne, ale te ziarniste jakoś tak wolę. Myślę, że one tak lepiej mi doczyszczają te pory. No może dlatego, że mam cerę mieszaną i jakoś tak inaczej podchodzę do pewnych rzeczy. Może cera sucha no, jest zbyt delikatna do takich peelingów inwazyjnych. Natomiast ja bardzo takie rzeczy lubię. Ten produkt dostałam z kolei do przetestowania od mojego dziecka. To jest taki zestaw do masażu, olejek antycelulitowy plus bańka chińska z Liren. Nie miałam, ja powiem Wam szczerze, no nie wiem, sama może bym tego nie kupiła. Bańkę mam, ale jestem leniu. I tak, raz tej bańki użyję, a raz nie użyję. To jest taka bańka, wiecie, z tych chińskich baniek, takim ona jest, zaraz ją otworzę, bo jeszcze tego nie otwierałam. Przyznam, że jeszcze tego nie używałam, czekałam, żeby Wam to pokazać. No to czy ja wyjmę. Przepraszam za szelek. Ojej, musiałam porwać, no niestety, bo się przykleiła. To jest taka chińska bańka, z tym, że ta jest strasznie twarda. Ja mam taką swoją bańkę starą, którą już lata temu kupiłam, ale moja jest mięciutka. Nie wiem, ta jest twarda. Wiecie, bańką na pewno część z Was może wie o tej bańce, część nie wie. Jest to taka bańka do masażu. Przykładamy do... Ja nie wiem, jak to mam tu zrobić. O, tak, żeby ona się przyssała, tu chudą rękę w tym miejscu. I pociągamy. O, tak wiecie, mocno. O tak. I tutaj bańka nam jakby tę limfę delikatnie tam masuje, jakby ten przepływ limfy pomaga w przepływie i tak dalej, i tak dalej. Więc no taki, no bardzo, bardzo polecana rzecz do właśnie takiego masażu nóg, pośladków, ramion, nie wiem, całego ciała, tam gdzie chcecie poprawić kondycję. I taki olejek do masażu. Ja jeszcze go nie sprawdzałam, więc przy Was go otwieram. O, ładny zapach, taki cytrynowy, słuchajcie, może być fajny. Ja Wam to przetestuję i powiem, co o tym myślę. Na razie mówię, na razie wkładamy i będziemy go sprawdzać. Kolejny produkt, to też prezent od mojego dziecka. Sprawdzałam na stronie, internetowej, chyba koszt 40 zł ta odżywka kosztuje. Jest to taka odżywka Milano, z firmy Milano, włoska firma. Odżywka do włosów farbowanych.
No ciekawe, słuchajcie, jak się sprawdzi, no nie jest tania ta odżywka, bo ja mam z odżywki z Elbiotiki, to mi się wydawało, że około 20 zł to sporo, a tutaj jest odżywka za 40, no w promocji chyba na 30 coś była, także zobaczymy. Nie wiem, jeżeli miałyście z tej firmy coś do włosów, to bardzo bym prosiła w komentarzach, dajcie mi znać. Podyskutujemy o tym produkcie, zobaczę, sprawdzę, a ja będę testowała dla Was to, mam na razie odżywki, ale będę musiała w takim razie do tej sięgnąć. Będę farbowała włosy, bo teraz idę znowu do podfarbowania, więc zobaczę, jak po farbowaniu ona się będzie u mnie sprawdzała. Kolejny produkt, który też dostałam od mojego dziecka, no i tak mnie kocha, widzicie, to są rzęsy. Ja czasami przyklejam sobie sztuczne rzęsy i to ona mi tutaj, nie wiem, takie rzęsy sprezentowała. To jest firma Neisha. I to są rzęsy koreańskie robione w Wietnamie, więc nie są to chińskie, już sprawdziłam. Ale ja nie wzbraniam się nieraz przed... Zresztą o tym będziemy jeszcze w kolejnych filmach rozmawiać. Ja jeszcze z Wami na takie tematy różne będę rozmawiała, także na ten temat jeszcze sobie porozmawiamy właśnie sztucznych rzęs i produkcji tych rzęs. Tutaj akurat mówię, firma koreańska, tylko że dla mnie one nie wiem, czy nie będą za długie, bo to są takie spektakularne, słuchajcie, rzęsy. I jeszcze co tutaj zauważyłam, ja wolę rzęsy na pasku przezroczystym, a one są na tym czarnym pasku, chociaż na czarnym pasku są bardziej trwałe. Także zobaczę, może kiedyś przetestuję dla Was, pokażę. Odżywka, którą też dostałam od mojego dziecka, no tyle mi to dziecko moje nakupiło tutaj prezentu, bo ona jak przyjeżdża do mnie, jest rzadko, to takie rzeczy różne mi przywozi. Odżywka, chociaż ja do odżywek no to tak średnio podchodzę, bo nie wiem, używałam już różnych i u mnie jest tak, słuchajcie, używam odżywki, wszystko jest super, natomiast po pewnym czasie wszystkie rzęsy mi wypadają. Nie wiem, czy ja tak mam po tej chemii po prostu, że te rzęsy są słabe, a te odżywki są mocne. Nie wiem, wypróbuję teraz, bo to już minęło trochę czasu, więc możliwe, że te rzęsy już się wzmocniły. Ja mam ładne rzęsy, tylko że one są, no ja kiedyś miałam jeszcze ładniejsze i chciałabym mieć jeszcze ładniejsze, ale to nie jest takie ważne dla mnie, naprawdę. Ja maluję sobie je, doklejam czasami sztuczne, jak mam chęć i jakoś tam leci. Natomiast to jest taka odżyweczka firma już Wam mówię, Lush Volution, to się tak ta firma nazywa. Nie znam tej firmy, tej akurat nie miałam. Powiem Wam coś na ten temat, jak będę testowała, więc po przetestowaniu Wam powiem, bo czasami może szukacie innych odżywek. To jest w takim pudełeczku, o, mówię, Lush Volution, tak się nazywa. I też się stosuje, po 4 tygodniach powinny być dłuższe, gęstsze i co jeszcze tu jest fajnego w tym? Jest taka miarka, słuchajcie, do mierzenia, więc można sobie zmierzyć, ile te rzęsy, taka linieczka, ile te rzęsy nam się powiększyły. I jeszcze do tych rzęs, słuchajcie, do tych sztucznych rzęs mam klej, ale nie widzę go, nie wrzuciłam tutaj, słuchajcie, klej, którego dzisiaj już użyłam, bo dzisiaj mam przyklejone takie końcówki, takie akcenty i powiem Wam, bardzo fajny klej w pędzelku, ja Wam później na koniec go jeszcze przyniosę i pokażę. Też tej firmy Neisha. Co jeszcze, moi drodzy? Też produkt, który dostałam, ale to już dużo wcześniej, też od mojej Natalki. Bardzo taki bio peeling. Peeling z pachnąco tak pomarańczowym, pomarańczowo. I teraz ja już tego peelingu użyłam, ale powiem Wam w innym odcinku, jak on się u mnie sprawdził. Nie wiem, może miałyście taki peeling gęsty, treściwy, taki też z kosmetyków naturalnych, firma De La Well, tak się nazywa, czy De La Well, bo to jest polska firma, z Piaseczna. Właściwie to Starej Iwicznej robią te produkty, koło Piaseczna, tak? Także taki peeling. Co jeszcze? Tu dostałam jeszcze puder do kąpieli, pudru już używałam, też taki naturalny, fajny produkt. Puder do kąpieli Orange Spice. Też z firmy polskiej, firma się nazywa Idu Naturals, bardzo fajny puder, wsypuje się do wanny, nalewa wody i też świetny, świetny produkt. Krem do biustu, też mam, posiadam taki kremik, nie używałam go jeszcze, będę chciała go przetestować. Jest to krem do biustu dla matek, słuchajcie, w ciąży i po porodzie, także no ja niestety już w ciąży nie będę, po porodzie również, ale dlatego go tak się z nim zainteresowałam, że może być delikatny, wiecie o co chodzi. Ja tak o te piersi, jeżeli chodzi o kremy do piersi, też uważam, bo tak za bardzo nie mogę też tych chemicznych rzeczy używać, więc muszę tutaj zwracać uwagę na takie naturalne rzeczy, więc zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Kolejny, jeszcze tu już tu się uszczupliło. O!
Kolejna rzecz, którą też chciałam Wam pokazać, to jest taka rzecz do buzi, do łykania. Jest to Gold Witamina C 1000 Forte. Ja tej witaminy, zresztą ten Olimp Labs to są taka dobra firma, która produkuje różne specyfiki. I ja stosuję od początku swojej choroby codziennie, łykam taką witaminę C i powiem Wam szczerze, że ona działa zarówno na organizm w środku, jak i ja widzę na cerę i tak dalej, więc może nie jest to ta, bo to jest też dobra witamina C, też taka chyba ta lewoskrętna. No wiem, że niektórzy łykają w formie proszków, ja się boję kupować gdzieś tam na Allegro takich rzeczy do łykania, więc łykam taką witaminę. To już jest moje, o Jezu, setne opakowanie, bo ja już mówię, przez lata tego zużyłam sporo. I teraz kupiłam sobie taką szczoteczkę, słuchajcie, do nakładania makijażu. Też będę ją testowała, bo widzę, że dziewczyny na YouTubie takie szczoteczki posiadają i tutaj makijaż rozprowadzają sobie. Ja różnie ten makijaż rozprowadzam, ja Wam też o takim odcinek nagram, o rozprowadzaniu właśnie, jak ja sobie te podkłady, czym rozsmarowuję. Kolejna rzecz, maseczka, którą też dostałam od Natalci. To jest taka maseczka ryżowa. Maseczka Bandi. Nie znam takich maseczek, słuchajcie. Nie znam Bandi w ogóle, maseczek z Bandi nie miałam. Ja miałam z Bandi jakieś tam kremy. Jest to taka maseczka ryżowa przed wielkim wyjściem. Maseczka sypka, rozrabia się ją z wodą. Też powiem Wam, bo na razie to nic na ten temat Wam nie mogę powiedzieć. Bardzo fajna pomadka. I teraz tak, dostałam trzy produkty od swojej koleżanki, która tam, nie wiem, dostała jakąś paczkę z Anglii. I już Wam je pokazuję. Pierwsze trzy to są takie testery. Testery podkładów z Rimmela. Ja jeden mam, podkład z Rimmela. Mam ten Lasting Finish, ale ten w tubce, bo to są testery tych produktów w słoiczkach, buteleczkach. One mają 15 ml, a ponieważ ona ma ciemniejszą ode mnie karnację, więc te eyebrowy były dla niej za jasne. No i oddała mi do przetestowania i bardzo jestem za to jej wdzięczna. Przetestuję dla Was, bo też może chcecie kupić właściwie takie, bo to jest tester nie do kupienia, więc ja nie wiem, ona mówi z Anglii dostała od kogoś tam, więc nie wiem. I przetestuję dla Was, jeden to jest ten Wake Me Up, ten nawilżający, drugi to jest ten Lasting Finish, ale ten mówię nie w tubce, tylko ten w słoiku, w butelce, a trzeci to jest Rimmel Match Perfection, też z taką granatową, z granatowym korkiem, także też będę testowała, to Wam powiem kiedyś o podkładach i powiem Wam o tym. I bardzo świetna pomadka też z Max Factora. Ja nie widziałam u nas tych pomadek, ona chyba też jest, bo wiecie, niektórych produktów u nas nie ma, po prostu nie ma. Ja nie wiem, czy ta pomadka jest u nas w Rossmanie. Ja mówię, nie widziałam takiej dwustronnej, albo może się nie przyglądałam na to. Tak, z jednej strony jest taka, ja Wam pokażę. Z jednej strony, one są takie cieniutkie, ja mam wąskie usta i mnie one bardzo, bardzo się spodobały. Ja już używałam ich tutaj trochę. Znaczy tych dwóch, no bo to jest jedna, jakby dwie pomadki. To nie jest błyszczyk, to są dwie pomadki. Zobaczcie, jedna jest taka bardziej matowa, a druga jest taka z perłą. I obydwie są takie różowe, przepiękne kolory. Ta jest, ta nieperłowa jest niesamowicie, słuchajcie, trwała. Bardzo, bardzo dobra. Ta jest mniej trwała, ale też bardzo je lubię. Świetny produkt, jeżeli będziecie, ja gdzieś, nie wiem, czy na Allegro nie widziałam, też sprzedają takie rzeczy, ale nie wiem, bo ja mówię, dostałam ją. Gdzieś tam mi się kiedyś zauważyłam, ale też nie kupowałam, bo bałam się, myślę, może to nie jest oryginalny produkt, ale to jest na pewno 100% oryginalny, tutaj macie kod paskowy, jest to Max Factor, mówię, dwie takie, taka pomadeczka, dwie w jednym opakowaniu. Jeżeli będziecie miały okazję, wypróbujcie, chyba są różne kolory, ja mam w numerze, no nie wiem, czy tu numer będzie gdzieś, nie mam tutaj, słuchajcie, nie powiem Wam, jest jakiś różowy, albo to było chyba na opakowaniu, ale ja go zerwałam. No w każdym razie ja mam taki róż. Kolejny produkt, który sama sobie zakupiłam, ostatnie trzy, które mam dla Was. Weszłam do Natury i akurat była promocja na kosmetyki do makijażu do minus 40%, a ponieważ o tych Sensik na przykład kosmetykach też słyszałam dużo dobrego, o cieniach do powiek, kupiłam sobie takie dwie paletki. Jedna to jest, ja mam różne cienie, bo ja mam i droższe i tańsze, ja będę o cieniach jeszcze Wam mówiła, to wszystko wyjaśnię, jakie ja tam cienie mam i czego używam. Paletki te na pewno są znane Wam, jest to, ja mam w numerku 113 Rosy Taupe. Cienie Sensika, ja nigdy ich nie miałam, mówię, to są moje pierwsze cienie z tej marki. Ta paletka kosztuje w normalnej sprzedaży chyba około 10 zł, ja ją kupiłam za 6 czy 6,
groszami, nie wiem, bo to tam do minus 40, więc wiecie, oni tam tutaj na dłużej, to też jest takie, do minus 40, nie jest 40, tylko do minus 40, więc czasami bo produkt jest tam o złotówkę tańszy, a czasami jest o połowę, więc to też jest różnie. Ale to jakoś tak dobrze mi wyszło, dobrą cenę za to. Za to jakoś tak niewiele zapłaciłam i powiem Wam tak, ja mam takie, ja wybrałam sobie nie matowe, umiałam takie satynowe, bo ja potrzebowałam bardziej satynowych, sporo mam matowych cieni, a tu akurat chciałam takie satynowe. Ja Wam pokażę pigmentację tych cieni, to się zdziwicie. Zobaczcie, jaka jest pigmentacja, po prostu jest świetna, naprawdę. One nie są, i powiem Wam tak, czasami te tanie cienie, bo ja mam, mówię, różne, to są takie pylące, że wiecie, ta pigmentacja niby jest duża, ale, tutaj, ale nam się pylą przy nabieraniu. Ja już się malowałam tymi cieniami, powiem Wam, że no naprawdę, powiem Wam, że wymiatające, naprawdę trzymają się cały dzień. Z tym, że ja maluję, ten brąz mi troszeczkę może nie pasuje pod tym względem, że jest taki delikatnie satynowy. Ja wolę te ciemniejsze cienie matowe, natomiast te jasne kładę sobie czasami tak na środeczek powieki, wiecie, albo tak w kącik, żeby sobie ten rozjaśnić. Ale mówię, warte są obejrzenia. Tam są również matowe, cztery, ja nie wzięłam tych matowych. Tam są różne kolory i polecam Wam naprawdę, uważam, że świetna za dosłownie grosze paletka. I drugim cieniem, który kupiłam, to jest już z tych droższych cieni, też Sensika. To jest takie, to są takie cienie, zaraz Wam pokażę, jak otworzę. Tutaj z tym otwieram. Tak, to są takie cienie Sensik, ale takie pojedyncze i takie kółeczka jakby na nich. Widzicie, takie wytłoczenie jest z takich kółeczek. I to już troszeczkę droższe, bo tu jeden cień kosztuje chyba 9,90, także też zapłaciłam prawie tyle za jeden, co za te cztery. Ale powiem Wam, cień też mi się bardzo podoba. Ja wzięłam sobie taki w numerku Pearl Beige. On nie jest perłowy, nie jest satynowy. Ja Wam tu pokażę go. On tutaj jest. Nie wiem, czy widać go. Ale po prostu jest piękny. Po prostu piękny. Jeszcze nim nie malowałam, ale na pewno będę malowała się tym cieniem. Cień nie jest pylący. Jest taki kremowy w dotyku. To jest no, naprawdę niesamowite. Powiem Wam, że jak ja mam cienie różne i te droższe, to mam porównanie. I bardzo, bardzo te Wam polecam. Uważam, że świetne. I wzięłam sobie taki błyszczyk, słuchajcie, tylko zobaczcie. On taki, jeszcze go, no raz go użyłam. Też Sensika. Błyszczyk przezroczysty, ponieważ ja błyszczyków przezroczystych używam na wierzch, na pomadkę, na przykład matową. Czasami nie lubię tej matowości, różnie to u mnie jest. I pokrywam sobie czasami błyszczykiem, żeby jeszcze poprawić. Powiem Wam, że taki dosyć fajny błyszczyk, za 5 zł go dostałam. Tego kleju nie będę chyba już niosła. W każdym razie powiem Wam tylko, że do tych rzęs mam jeszcze klej. Widzicie, jaka ze mnie gapa nie wzięłam. Tutaj już nie chce mi się przerywać, bo to z jednym klejem nie będę do Was biegła. W każdym razie tak, jest to klej, pokażę Wam na pewno go, będę dopiero go testowała. Jest to klej inny niż wszystkie, bo klej w pędzelku, natomiast ja mam kleje właśnie wyciskane z tubki i tamte mi się średnio podobają, bo ciągle albo za dużo mi się rozleje, więc będę testowała ten klej z tej firmy Neysha. Powiem Wam, jak się u mnie sprawdził. Biały klej w pędzeleczku. Oj, zobaczcie, jak one nawet się nie chcą zetrzeć, te cienie. Także polecam Wam z całego serca Wam polecam te cienie. Naprawdę uważam, że warte są Waszej uwagi. Cienie są w naturze, także natura przeważnie jest chyba u każdego, w każdym mieście. I w tych mniejszych, i w tych większych. Dziękuję Wam, moi kochani. Świetnie się do Was mówi, ale już niestety odcinek trzeba zakończyć, żeby nie był zbyt długi. Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Jeszcze nie wiem, co będzie, pomyślę nad tym. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do oglądania mojej strony stylowa40.pl i jak się podobało, proszę o łapkę. Cześć!